Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, więc zapraszam wszystkich swoich miłośników na najnowszy film w moich i kolegów wykonaniu. Na tę chwilę, drodzy Państwo, jest godzina 8.06, poniedziałek, 23 stycznia 2023. Jesteśmy na zbiorniku nowym, pierwszy raz na moim kanale. Oto nowy zbiornik, czyli zbiornik w Radoszycach. Jest ze mną kolega Rafał. Pozdrawiam. Oraz Piotrek. Piotrek, siema. I dla Was nakręcimy jakiś materiał oto z tej wody. Czyli mamy klasyk, metoda, spławik oraz będzie trochę spinningu. A co uda się złowić, zobaczycie to na moim filmie. Więc zostańcie ze mną i zapraszam na najnowszy film. Więc po krótkiej prezentacji zaczynamy ten nierówny pojedynek. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, ktoś lubi jarać przy moich filmach. I jedziemy z tym koksem, bo już późno! I tak, drodzy Państwo, tak mówię, Piotrek trochę pospinninguje. Rafał już dwie zarzucił. Klasyk, obydwie masz? Klasyk na koszyczek. Pinka i czerwony, a ja jedną na metodę, drugą na klasyka, obydwie na drgającą szczytówkę. Przygotowuję właśnie zanętę, czyli tu pójdzie zanęta pod koszyk. Właśnie się moczy, do tego konopie, trochę robactwa skruszonej pinki, suszonej. I zanęta pod metodę, którą przygotowałem, to jest tam mączka rybna. Do tego idzie Method Mix z Epidemia, z Federbite. Zostało mi, więc chcę wykorzystać. I co tu mam? Dodałem do tej zanęty trochę bateiny. I w następnym rozrobię trochę metod pellet Epidemia z Federbite. Niedużo, tak aby dołożyć do mieszanki. Więc, drodzy Państwo, tak to mniej więcej wygląda. Niedużo, trochę, tak aby symbolicznie było troszkę tego towaru, czyli mieszanka, jak widzicie, nie jest uboga. Pod koszyk jest, jadę na czystej mieszance. Więcej dałem, trochę bateiny dołożyłem, pelecików oraz większą ilość konopi oraz suszonych robaków. To jest pod klasyka, tak to się prezentuje. A tutaj mam pod metodę z bateinką oraz domoczę teraz trochę, o, wystarczy, nawet trochę za dużo. Na oko i trochę peletu dodam do mieszanki pod metodę z peletem, z bateiną oraz Epidemią. Dobrze. I pomału wypiszę sobie rejestr połowu ryb. Rozkładam sprzęty i spróbuję coś złowić. A czy coś się złowi, zobaczycie to na moim filmie. Więc zostańcie z nami, z scyzorykami, i zobaczycie sami co i jak. Dobrze, dwie wędki mam. Jeszcze nie zarzucałem. Nie zakładałem przyponów, przynęt. Ustawiłem kije, tak aby sobie nie przeszkadzać. Rafał ma na tą stronę, ja będę rzucał w stronę Piotka. Tam na te drzewa, mniej więcej cypelek drzewka po skosie. I tak miejmy nadzieję, że to mniej więcej tak będzie wyglądało, będzie dobrze. Więc, drodzy Państwo, wiecie, od razu z marszu, pierwsza miejscówka, tak aby daleko nie chodzić od samochodu. Samochód praktycznie mamy za plecami kilka metrów. I tak się mówi, nie zna się łowiska, to siedliśmy akurat w tym miejscu. Więc kto wędkuje na Radoszycka, Caga, ogląda moje filmy, proszę o komentarz, czy to dobre miejsce o tej porze roku, co i jak.
bo jak się wody nie zna, to siada się gdzie mniej więcej wolne na pierwszy raz i poznaje się pomału wodę, więc tak to wygląda. Więc proszę jeszcze raz w komentarzach napisać, jak ktoś wędkuje na tej wodzie, co i jak. No a teraz zakładam przypony i zarzucam zestawy. Rafał miał wskazanie. Ale powiem ci tak, jestem odzwyczajony od ryb, że miałem branie i patrzyłem na geba zamiast zacinać. No, no ale może powtórzy, ale chociaż ci szarpnęło, nie? Chyba że obcierka była, zobaczysz po robakach. Więc ja zarzucę jedną z wędek. Drodzy Państwo, czyli dodamy trochę peletu. Niedużo. Rozczeszemy, jak to mówię, grzebyczkiem. Założymy przynętę, czyli na pierwszy ogień pójdzie tuńczyk różową. Podkreślimy kolor. Będziemy kombinować. Drobna przynęta, niewielki haczyk. Powtórzyło? Może być obcierka. I tak to mniej więcej u mnie wygląda. Metodę najpierw zarzucimy, a później drugą klasyka. Robactwo, weźmiemy koszyk. Jeszcze podkreślimy zapach. Tergerinę. Tu mamy tuńczyk. Weźmiemy, podkreślimy tuńczykiem. Ok. Tuńczyk, tuńczyk. I nabijemy. Delikatnie, nie mocno. Dociśniemy. I mamy wyeksponowaną przynętę. Masz? No to jak coś, to szarpnie. Może masz za grubą szczytówkę, takie delikatne brania do cięcia już. Teraz jak cyknie, ściągnij, coś ryzykujesz. Może takie delikatne brania są, a szczytówkę masz za grubą. No i rzucam. Nie wiem, czy jest klip, czy nie ma klipa. Dobrze. Żyłkę wyznaczę na klipie, na wprost drzew. Na klipie będę rzucał. Tak, aby w jedno miejsce mniej więcej słać, bo bez nęcenia. Ok. Ok. Pomalutku. Powolutku, ok, tak aby się nie poślizgnąć, napniemy trochę. O, jedną mamy, teraz drugą. Tutaj karpie są, więc zestaw, który ostatnio przygotowałem, niesymetryczna pętla, skrętka, guma gruba, bo tu karpie są podobnież, duże japońce. I dodamy jakiś przypon, no ale to już nie będę ściągał, nie będę wiązał innych skrętek, różnych zestawów, tylko ten gotowy, co pokazałem. Do tego damy koszyk, na pierwszy raz założę duży, a później zejdę na koszyczki
mniejsze. Pomalutku, powolutku. Ja założę dłuższy odcinek przyponu. Rafał ma króciutko, pół metra. Ja dłużej. Jeszcze odległość do koszyka to jest ponad metr. Od koszyka będzie nasza przynęta. Do tego, drodzy Państwo, robactwo. Założę 3 sztuki. Uciekiniera. I czerwoną. Robactwa nie będę wkładał do zanęty na razie. Nabiję tylko koszyk. Co zostanie, to się zamrozi. Znacie mnie, za dobry towar, żeby wyrzucać. I mamy drugą zwętek. W szybki i prosty sposób na długim przyponie. Tak to mniej więcej będzie wyglądało. Więc ja wrzucę niedaleko na cypelek. O, i dalej nie dorzucał. Zaznaczę żyłkę na klipie. Ok, dobrze, i mamy dwa zestawy. Tak widzicie sami. Jedna pod metodę oraz drugi sprzęt pod klasyka. No i zobaczymy, jak to wygląda. Czy wyssane? Całe, nie? Białe, letko ruszone. Letko ruszone, mogła być obcierka, no ale zobaczymy. No jak, kolego? Nic. Nic? Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje, trzeba rozkładać. Chyba spławik, ale... Wierzę. Spławik? Ja 4 szarpnięcia. On miał szarpnięcia, było widać, no. Tam to nie da się wyrobić. Tak? To co tam jest? Bizi, no i widzisz, od tego drzewa. Aha. Łapy no. Mi tak zmarzły, że... No i to cypel jest w końcu? Tak, wiesz co, tam jak coś wpływa i jest na końcu studzienko. Aha, aha, ale jest wysypany, tak, wysypany. No to rozkładaj sprzęta i już jedziemy. Może rozłóż spławik, będziemy mieli wszystko. O tej polanie, tam łapał. Gdzie? Na tej polanie to robisz. Tak? Na polanie. No, ale tam nie wysiedzimy. Nie, to tu siedzimy. No. Człowieku, dłuba nie łapy mi tak zmarzły. Nie, to siedzimy tu, już, ja nawet stąd się nie ruszam już. Obóz zrobiłem. Dobrze, że wziąłem parasol, zobacz, widzisz? Daję. No, a tam jeszcze w tym wietrze ten deszcz, to człowieku, no łapa mi tak zmarzła, że... No, no to... To się nie da rzucać, bo te kamienie zaczepiasz. Tak? No widzisz. Nie, czekamy tu już. Będziemy tu i widzicie, jak to wygląda. Widzicie sami, słyszycie sami. Spinning na zero. Rafał jakieś wskazanie miał, no i oby coś było. Ja najwyżej skrócę później przypon. Na krótszy, na metodę najwyżej zmienię jakiś piaskowy, jakąś inną przynętę, ale na razie trzymam i bez wstępnego nęcenia, bez niczego. I widzicie, tak to wygląda. Tak to jest, jak się pierwszy raz wędkuje na zbiorniku, którego się nie zna. Jeszcze o tej porze roku, czyli dokładnie 8:44, poniedziałek 23 stycznia 2023. No ale jestem zadowolony. No i posiedzimy i zobaczymy, więc wędkujemy dalej i jest w pytę.
Na razie nic, drodzy Państwo. Podciągnę trochę zestaw. Ciutkę. Ok. I zobaczymy w ten sposób. Metody nie ruszam. I na razie nic. Ale fajnie, fajnie jest. Nie jest zimno, przynajmniej tutaj nie wieje. Widzicie po tafli wody. Jest w miarę. Więc czekamy na pierwsze branie, pierwszą rybę. A czy będzie, zobaczycie sami. Więc jak to mówię, machaj, będą ryby, będą. Z tym, że nie na pewno, drodzy widzowie. Nie na pewno. Ale najważniejszy jest fakt, że nad wodą, nie w domu. Rafał, nie śpi. No i zobaczymy. Najwyżej przypon później zmienię na cieńszy, krótszy. Tak, aby coś złowić. Co bądź. Bo jeszcze w tym roku nie mam ryby. Jeden wypad był w styczniu. No ale na zero. Rozpoczęcie sezonu 2023. Na zero. No miejmy nadzieję, że dzisiaj coś wpadnie. Ale tak mówię, wody się nie zna, to nie oczekujcie cudu o tej porze roku na nowym łowisku, którego się nie zna. Nie wiadomo, gdzie ryby stoją, gdzie ich szukać. To nie jest tak powiedziane, że zarzuci się o tej porze roku na wodzie PZW i już ryby są. Jakby tak było, to by było to miejsce oblegane. A widzicie, jesteśmy sami na całym zbiorniku. A przyponu. Rafał! Ale robaki wyssane. Chodź, zobaczysz. Zaraz, zaraz wezmę. Zobacz, pa. Zobacz, drodzy Państwo. Wyssane. Najwyżej, jak nie będę widział brania, ściągnę gumę. Ale jest gruba, to branie powinno być. Delikatna szczytówka 0,75. Co do tego kija. Teraz zrobimy inaczej. Skrócę przypon. W szybki, prosty sposób. To odłożę. Już ci dam pojemnik. I założymy jedną pinkę na krótszym przyponie. Z ochotką. Jedna ochotka. Oczywiście do podkreślenia. Nic nie widzę. Nie widzę. Nie widzę. Nie słyszę. Dobrze. Krótszy przypon. I tak to mniej więcej wygląda. I teraz to poślę. Ale miejmy nadzieję, że coś skubnie na ten zestaw, tak aby jakąś rybkę zaliczyć. Więc machaj, będą, ryby będą. Krótszy przypon widać już ze względu na gumę. W razie co, jak nie będzie znów wyssane, zmienimy zestaw, zrezygnujemy z gumy. Gdzie rzucałem tam na wprost latarni. Okej, tu jak będzie. Okej. Odłożę przypon, którego później użyję jeszcze. Co, pinkę chce? Tak, na spławić będzie do mnie. Troszkę. No będzie mu. Za dużo to nie zdrowe. I tak to
to mniej więcej wygląda. Muszę przyglądać się, bo metoda to jak pojedzie, to pojedzie. A interesuje mnie klasyk. No mogą letkie być wygięcia tylko, nie? Tak delikatnie brać. Tam guma jest jeszcze, ale przecież nie jest tak delikatna guma, żeby nie było widać brania na szczytówce. Chcesz jeszcze? Czy ci starczy? Bo jak do denty, to ci dam jeszcze trochę. Idziemy, zobaczymy co jak. Zrobiłeś już grunt? Jeszcze nie. No i będzie pinka. No i zobaczymy na spławik. Sam jestem ciekaw. Tak mówię, spinning, metoda, klasyk oraz spławik. Cztery metody połowu na tym zbiorniku w Radoszycach. A co uda się złowić, zobaczycie w dalszej części filmu, więc zostańcie jeszcze z nami, z scyzorykami, bo sam jestem ciekaw co i jak. Dobrze, sprawdzimy metodę. Nie będę zmieniał przynęty na razie. Tylko rzucę raz jeszcze. Wszystko jest, jest. Najwyżej później zmienimy cukiereczko na innego. A na tą chwilę rzucamy to samo. Tylko podkreślę zapach, czyli tuńczyk. Dopalimy. Półtora metra ma na spławiku kolega. Więc widzicie, ja jeśli nie będzie efektów żadnych, ściągnę z klipa obydwie i zarzucę jak najdalej i będzie akurat niełowione w miejscu punktowo, tylko tak na chybiu trafił i będę próbował coś złowić na głębszej wodzie, czyli dalej od brzegu. No ale zobaczymy, zobaczymy, na razie jest godzina 9:32, to mamy sporo czasu na wędkowaniu. I sam jestem ciekaw co będzie, ale tak mówię, co fabryka da, jak najdalej od brzegu będzie ciut głębiej, bo półtora metra mamy, półtora metra wody, na której wędkujemy w tym miejscu. Albo grubo, albo wcale. Albo grubo, albo wcale. Aj, poszło. Można nęcić. Ano tak. Dobra, idę do siebie, ściągnę zestaw. 20 minut minęło. Później jakiegoś grilla zrobimy, zjemy coś na ciepło. I takie wędkowanie, odpoczynek. A ja, drodzy Państwo, ściągnę. Jeszcze rzucę do klipa, a później, tak jak mówię, ściągnę z klipa i zobaczymy. Dobrze, czas na zmiany. Robimy tak. Ściągam z klipa. Ok. I rzucam jak najdalej, ale przy okazji zmienię sobie przydęty na inny kolor. Dużo przydęt nie brałem pod metodę, takich mniejszych wziąłem kilka sztuk.
Zobaczymy co. Ale na pewno z różowej zrezygnuję. Założymy sfermentowaną kukurydzę z Match Pro. Zwróćcie uwagę, jakie porobiłem sobie przykryweczki takie, tak aby dłużej przynęty były świeże, powietrze nie dochodziło, nie uciekało, zapach. Zobaczcie sami. Powycinałem i porobiłem. W każdych mam takie krążki. Założymy sfermentowaną żółtą kukurydzę. Nieduża. I do tego weźmiemy to samo z Match Pro, fermentowana. Okej. Tak to mniej więcej wygląda, czyli zmiana przynęty na żółtą. Trochę pykniemy może, niedużo. O. Dam trochę i tyle co fabryka dała. O. Znów bez przesady, ale przynajmniej dalej. I zobaczymy dalej, co będzie grane. Niech sobie stoi. Niech stoi. Na klasyk jeszcze kilka minut i zmienimy. I tak mówię, zobaczcie. Raz jeszcze takie przykrywki powycinałem. I wszystkie moje przynęty mają takie zabezpieczenia w postaci takich przykryweczek porobione, czy to większe, czy mniejsze, ale wszystkie, jak widzicie, sami lepiej trzyma. I to jest mój sposób, tak aby dłużej przynęty były świeże. Już zobaczymy rybę. Ale co? Ale gdzie? A jest, no. Zobacz. Karaś. Tak, tak, spleśniawką. Chory jakiś. Jak blisko karaś. No to widzicie, drodzy Państwo, przynajmniej wiemy, że jedna ryba tu pływa. Słyszysz? Jedna jest. Na bank. I to chociaż cieszy, że wiemy, że tu jakaś ryba pływa. Z pleśniawką, bo z pleśniawką chora, nie chora, ale jest. Na razie bez efektu. Pociągniemy trochę.
i zaraz zmienię przypon z powrotem na metrowy, setkę, bez ochotki, same trzy pinki, tak na początku, co były wyssane. No nic, nic, Rafał się nudzi, spaceruje. No ja mam nadzieję, że w końcu coś pyknie. No, wędkarstwo na tym podlega, żeby zarzucić wędkę i czekać na branie, dopóki przynęta w wodzie mamy. Dopóki przynęta w wodzie mamy okazję coś złowić, więc wędkujemy. Podlodowe zawody tu miały być, pisze. No, Rafał poszedł zobaczyć, co tam pisze. To dzisiaj miały być zawody podlodowe? Tak pisze. Z jakiego koła? Z Antonówki. No, zbiornik Radoszyce. Koło Antonówka? No ja też nie wiem. Aha, Antoniówka, czy coś w ten styl. Piszcie w komentarze, jak wiecie co i jak. Ale widzicie, pusto na całym zbiorniku. My siedzimy we trzech. Więc i Spławik, i Klasyk, i Metoda. No i był spinning i nic. No ale mam nadzieję, że coś pyknie. Naprawdę. Trzeba odchudzić tylko zestaw. Zjadę na 0,8 żyłkę główną. I dam 21 haczyk z jedną pinką. No zobaczymy, zobaczymy. A na razie trzymam, trzymam. Podciągnąłem trochę. I zaraz zmienimy przypon. Tak, aby coś złowić. Co bądź, nawet jazgasza. Jest nowy plan, drodzy Państwo. Jest taki temat, że Piotrek zawija sprzęt. Idzie gdzie indziej, czyli tam, pod te dwa drzewa. Obadać teren, co i tam jest, jaka woda. Da znać. Matka jest, ale się nie przydała. No. Weźmie Federa też i w razie co przyjdzie, zadzwoni czy co. I my wtedy zbierzemy się i przejdziemy wszyscy w tamto miejsce. Bo być może faktycznie tam coś będzie pykać. No ale to jednego wyślemy na drugą stronę praktycznie. Nie jest daleko. Więc taki jest plan. W razie co będzie dzwonił, przyjdzie, weźmiemy grilla tam i przejdziemy. A w razie jak nic nie będzie tam pykało, to przyjdzie. No jeszcze zobaczymy co jak, ale trzeba kombinować. A wszyscy nie jedziemy z tym przechodzić. Mnie też wszystkiego się nie chce zwijać. W razie co, jak tam będą brały, wezmę tylko federy. Zanętę, którą rozrobiłem, krzesełko. Parasola nie będę brał, pokrowców. Idziesz? Aha. To idzie, ja tu zostaję. No i zobaczymy. Więc widzicie sami, jak to mniej więcej wygląda. Siedliśmy tu nic. No może tam godzina 10:20. No to w razie co bymy przeszli wszyscy na drugą stronę. Tak, PZW! Ryby trzeba szukać, bo inaczej się kurwa nie ma. Słyszycie sami, ryby trzeba szukać na PZW, bo inaczej się nie złapie. Chciał powiedzieć złowi, ale widzicie, można i tak. Więc tak to wygląda, jak widzicie sami. Jak w jednym miejscu nie bierze, to trzeba szukać, szukać. I zobaczymy. Ja zostaję na razie, pokombinuję coś. Rafał, koledze Piotkowi pomoże się przenieść. Ściągnął zestawy w razie co, żeby nie było problemu w czasie kontroli, że wędki dwie zarzucone, a nie pilnuje, odeszedł od stanowiska, więc ściągnął zestawy. Widzicie? I tak to mniej więcej wygląda. No zobaczymy, zobaczymy. Może tam będzie pykało, to szybka piłka, przeniesiemy się i my. I tam już dokończymy dzisiejszy wypad na zbiornik w Radoszycach.
Dzień dobry. Panie, biorą? Biorą co? Ale nie na tym zbiorniku. Nie na tym zbiorniku? Mając naszego pecha, to nie weźmiemy nic nie za. A dowiedzieliście się, drodzy Państwo, biorą, ale nie na tym zbiorniku. Kolega Piotrek jest już z rybą. Złowił dwie płotki. A ja ściągnąłem zestaw, założyłem teraz tak. Na żyłce głównej 18 stoper. Bezpośrednio koszyk nieduży, dwa stopery, skrętka. I tak to będzie wyglądało mój zestaw. Do tego skróciłem przypon. Skróciłem przypon na krótszy. I tak to mniej więcej będzie wyglądało bezpośrednio. Ok, ściągnąłem z gumy, bo delikatne mogą być brania i guma może być za dużo do takiego połowu. Idą we dwóch chłopaki, więc chyba prawdopodobnie się przeniesiemy, no ale to zaraz zobaczymy co jak. Ja na razie nie rzucam zestawu, zobaczymy co Piotrek powie, ale prawdopodobnie chyba się przeniesiemy w tamto miejsce. Więc przenosimy się i zobaczymy co tam będzie grane. Więc tam jest zatoka jeszcze tam wyżej, drodzy Państwo, pokażę Wam jak to mniej więcej wygląda, czyli tam do końca jest taka duża zatoka, hen, tam las, no i tak to wygląda. Byliśmy tam jak wiata, jak knajpa, ogródek piwny. No a tutaj będziemy wędkować teraz na tym odcinku. A co jak, zobaczycie sami. Oni, koledzy Rafał z Piotkiem, podjechali z tamtej strony, zaraz przyjdą i tu będziemy wędkować. No i oby coś złowić, nie na zero. I tak to wygląda ten zbiornik w Radoszycach, po drugiej stronie plaża piękna, taki ładny zbiornik. Dobra, ja mam zanętę, wziąłem podpórki, krzesło mi przyniosą i zarzucam zestawy. Więc tak to wygląda ta zatoka. Zobaczcie, ta sama droga mniej więcej stąd tam, a to, no ale będziemy wracać już, to nawet trochę dalej jest tutaj niż tamtędy, no ale postawiliśmy już samochód z tamtej strony. No i tak to wygląda. Przy okazji zobaczcie zbiornik, jak to wygląda. O, zobaczcie, ta zatoka w Radoszycach na zbiorniku. No a my będziemy wędkować tam. Ok, więc szybka piłka. Nabijamy podajnik i zarzucamy zestaw, czyli to samo co było wcześniej. Piaskowo, tylko dodamy trochę jasnej, innej zanęty, tak aby to wszystko było fajnie. No i próbuję złowić jakąś pierwszą rybę bez klipa. I przed siebie. Niech sobie stoi. Tu mam jedną.
Okej. I drugą gidę, zestaw ten, co wam pokazałem przed przeprowadzką, jak to się mówi. Robaki już były założone, ale szybko przeszliśmy w inne miejsce. Więc przypon krótszy, trzy pinki. Dobra, nabijam, zarzucam i w końcu chcę zrobić jakąś rybkę. Tak jak mówiłem, mniejszy podajnik. Tak, aby było, aby. Okej. Jakiegoś śmiecia, to jest niepotrzebne. Dobra. Dobra. Okej. No i co? Dobra. I przyponu nie ma. Ojejku. Takie przeprowadzki to mnie rozczarowują. Jak to się stało? W czasie transportu musiało się coś poluzować. Dobrze. No gotowe. Krótki przypon. Inny zestaw. Okej. Teraz trochę z tej strony, bo tam nic nie było. No a tutaj może coś w końcu się złowi, ale jest pięknie na tym zbiorniku. No i czekamy na pierwszą rybę 2023. Nic nie bierze, nic. Skończył się brania, my przyjechaliśmy, zarzuciłem zestawy. No i cisza, nic. Klasyk, nic, metoda, nic. Założyłem żółtego, małego cukiereczka, szósteczkę. Tutaj 0, 10, 21 haczek. Baterie padają jak głupie, naładowane, ale jest zimno, i więc szybko trzeba później je zagrzać do kieszeni i później znów chodzą. Więc cały czas zmiana akumulatorków. I tak mówię, nic. U Piotka też ryby przestały brać. Rafał 0, ja 0. No widzicie, nie zna się łowiska, nie wie się, gdzie rybki stoją zimową porą, jak łowić, na co łowić, na którym metrze, na jakiej głębokości. Więc trzeba poznać łowisko, no, ale w pytkę jest. Zbiornik mi się podoba, fajny, tak wam pokazałem. Jeszcze na pewno tutaj zawitam i filmy z tego łowiska będą. No ale próbuję dalej coś złowić, jakąś płotkę, tak aby nie być na zero. No i zobaczymy. Więc machaj będą, ryby będą. Z tym pyzuj, że nie na pewno. Nie na pewno. Jak gruby lód? Gdzie tu? No, 2 cm. Bo pan na zawody przyjechał nie, dzisiejsze. Nie ma. No. Nie ma. Tam informacja była, ja tu czekam. O, trochę daj. To się na mnie popaliło, bo się rozpaliło ładnie. No. Drodzy państwo, jakaś szamka będzie. Nie inaczej. Baczanga nęci, bo mówi jak podsypie to. Jak na lato. Ale jak podsypie, to mu biorą, tak. Nie? No. Wolno nęcić. Wolno nęcić. No kilo tylko tego sezonu. A już poszło 10. Pamiętaj, kilogram dozwolony rzucić nęty do wody. No u nas nic. Tak mówię. Zjemy coś i będziemy dalej zaraz wędkowali. Zobaczcie, drodzy państwo. Tak ryba wygląda. Z gruntu. Co masz? Jazika? Mały jazik. No i tak wygląda rybka. A u nas na razie nic. Więc drodzy widzowie, zawijamy się pomału na Kielce. Godzina 14:10. I tak to leciało, jak pokazałem na filmie. Korega Piotrek złowił. Co Piotrek, miałeś 3 płotki? Jazika, 3 płotki na spławik, jazika, Rafał 0, ja 0 i tak to leciało, więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału,
za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną, dobre i złe. I jedziemy pomału na Kielce. Cześć. Taka pogoda, taka woda, takie ryby i tacy wędkarze. Darka! Więc tak to wygląda. Tutaj dwa mostki są. Tu jest tarlisko, rzeka wpada. I z tej strony wylatuje. Jak widzicie, też jest tarlisko tutaj do znaków. Jeden, drugi. Po drugiej stronie drugi znak. A dalej już jest ten zbiornik, na którym wędkowaliśmy. I tak to mniej więcej wygląda. Więc jeszcze raz dziękuję wszystkim. Naprawdę jedziemy na Kielce. Cześć!